Dzień dobry, Rezmer z tej strony. Moi drodzy, ja dzisiaj taki króciutki filmik przed pracą chcę nagrać. Kawcia już czeka, stygnie. Szybki właśnie wczorajszy. Chciałem pokazać, co nazbierałem na sosik. Maślaczki. Przyobiecałem żonie wczoraj, że nazbieramy z Emilcią i nazbieraliśmy troszeczkę tych maślaczków takich. O moi drodzy, zobaczcie. Takie piękne maślaczki, świeżutkie. Wczoraj nie miałem siły po prostu ich obrabiać do sosiku. Także polecam wszystkim, bo grzyby się pojawiły w lesie, moi drodzy, co aczkolwiek my wczoraj mieliśmy nie za dużo, ale tak jak widać, taki pojemniczek maślaczków w zupełności na obiadzik wystarczy, nie trzeba wiele, jak ktoś nie potrzebuje dużo, to na pewno teraz jest dobry czas, żeby sobie po prostu pojechać i nazbierać. Czy to na obrzeżach lasu, czy to w lesie. Moi drodzy, ja chciałem pozdrowić przede wszystkim. Korzystając z okazji, dzisiaj jest wtorek, nie, dzisiaj jest czwartek. Chciałem pozdrowić Tomiego 76. Wszystkich tych, którzy tam wczoraj pod filmikami wpisywali komentarze swoje. Oczywiście starzy bywalcy. No i Tomiego 76 przede wszystkim, bo ja zawsze tak z myślą o nim te filmy moje tak nagrywam, jakie są w plenerze. Bo ja wiem, że on nie może daleko chodzić. On ostatnio nawet tam coś wspominał, żeby pojechał do lasu, ale głupio mu prosić. Tam pierwszy raz tam poprosi, ale już za piątym razem mówi tam, czy tam za drugim, trzecim, to już mu głupio. Moi drodzy, zobaczcie, jaki czyściutki, fajny. Później żona sobie jeszcze tylko tak pokroi i tam nie wiem, chyba sobie, bo gdzie robiła takie bitki. Polędwiczki będzie dusiła i 30 minut przed końcem gotowania jeszcze tam zasypię tymi takimi delikatnie posmażonymi grzybkami z cebulką i będzie wtedy taki sosik, tak jak ostatnio robił za latary tata. Dała jego filmiki, smak ją nasze, moi drodzy, zobaczcie jakie piękne grzybki, ja tam nie będę pokazywał wszystkiego, nie będę pokazywał tej całej tutaj obróbki, to zaraz, no już jest za 15:07, moi drodzy, ja o 7:25 wychodzę do pracy, 7:25 do pracy, Emilcia nie jedzie, bo Emilcia ma teraz wolne w tym tygodniu, bo troszeczkę źle się czuła. Wczoraj ją zabrałem wyjątkowo, ale jakoś tam się trzymała, że jej przechodzi, widać. Pochodziła po lesie, tak półtorej godziny, to było super sprawa dla niej. O, zobaczcie, moi drodzy, jakie piękne. Może słabo mi słychać troszeczkę, bo nie chcę tutaj głośno mówić, bo tam za drzwiami rodzinka śpi. Także chciałem powiedzieć, że jeżeli ma się maślaczki, to powinno tak po prostu ładnie schodzić ta osłonka z tego grzyba. Bo jeżeli jest miodówka, to można zostawić po prostu. Miodówka to są podobne troszeczkę, one są jaśniejsze. Jak nie chce schodzić, to najczęściej może być, że to są wtedy te miodówki, takie jaśniejsze mają. Jaśniejsze te kapelusze. A ja teraz właśnie testuję, moi drodzy, ten taki, co ostatnio wspominałem, ten statyw z tą lampą i ten telefon, powiem, jest tak ciężki, ten bynajmniej telefon jest tak ciężki, ten Samsung, że mi się ten statyw cały czas, bo jest na takiej harmonijce zwinięty, musiałem tutaj podstawić pod telefon taką buteleczkę plastikową Emilii tam do picia, bo
Telefon by z tą lampą mi się przechylał. Bo jest chyba źle ustawione to wszystko. Ale fajna sprawa, taka lampa, bo teraz jakbym zgasił, teraz zademonstruję, czekajcie. O, widzicie? Jaka jest różnica przy tym takim oświetleniu. Jeszcze ewentualnie mógłbym skorzystać tutaj z tego kuchennego, ale zobaczcie teraz na przykład. Jaka jest różnica, nie? Oto kupiłem 40 zł bez grosika chyba zapłaciłem. Z 5 groszy. Super sprawa. Jeszcze tam jeszcze taką inną mieli też. Ale ja tam później wymieniłem na tą właśnie 10 zł groszy. Tak to wygląda, moi drodzy. Wczoraj nie zdążyłem. Tutaj te wszystkie zarodniki to wezmę sobie, moi drodzy, do takiego pojemnika. Wrzucę i to pójdzie tam do mnie, do ogrodu. Te moje tamte kwiaty, takie co tam rosną, takie tak troszeczkę na dziko, tam z tymi dyniami w tych pokrzywach. No kto wie, może w przyszłym roku. Dzięki tym korzeniom, tam co w lesie to powinienem czyścić. Zawsze to w lesie robię, ale jakoś tak wczoraj nie miałem głowy do tego. W każdym razie jesteśmy zadowoleni. Zobaczcie, te piękne grzybki, moi drodzy. Super sprawa. Jeszcze wszystko fajnie, takie wilgotne. Zdążyły wyschnąć, nic im tutaj nie robiłem takiego, żeby... Nie zdążyły wyschnąć, bo nie ma ogrzewania jeszcze w mieszkaniu. Tak ładnie tutaj już przygotuję w tym pojemniku żonie. Ona sobie później stanie. To sobie będzie mogła je podsmażyć. Pokroi sobie tak jak pieczarki. Polecam wszystkim taki właśnie sposób nabywania grzybów. Kto oczywiście się oczywiście zna. Przy okazji jest spacer, tak? Przy okazji jest spacer. Piękny spacery teraz można po prostu korzystać. Wzmocnić troszeczkę organizm. Po co tam gdzieś chodzić? Po mieście łazić, moi drodzy. Jak to wszystko zatrute. A tak, wybrać się do lasu. My co prawda musieliśmy zapłacić, nie? Akurat zapłacić za bilety. 32 zł nas to wyniosło. No ale kilka godzin nas było w domu. Wyszliśmy sobie po 16, wróciliśmy po 20, moi drodzy. No zobaczcie, jaki piękny. Nic robaka. Pewnie słabo słychać. Moi drodzy, ja jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie tych naszych filmików i dziękuję oczywiście za te 500 subskrypcji. Bardzo miłe. Ja wiem, że dużo tych subskrypcji ostatnio tam może przybyło dzięki tym szorcikom, tym dowcipom, tam co ja tam się uczę nagrywać, dowcipy takie. To są takie, jak mówią, takie martwe raczej subskrypcje, bo to ludzie po prostu dają. Ci, którzy oglądają ci, którzy oglądają te takie właśnie, lubią dowcipy oglądać i podejrzewam, że ci, którzy mi wcisnęli subskrypcję, to teraz za każdym razem, jak coś tam codziennie wstawiam, jakiś taki jeden dowcip, to im to wyskakuje, to oni to oglądają, powiedzmy, no ale zawsze jeszcze tam dodatkowo przybywają nowe osoby i super, tylko z doświadczenia wiem, że to nie są osoby, które będą pisały do mnie pod tymi filmikami, na przykład o, pod takim filmikiem, takim z tych grzybków, to na pewno nie będą te osoby. To będą osoby, które tylko będą oglądały te dowcipy, tak? No. I później też często jest, że zabierają mi te subskrypcje, bo te dowcipy, przecież ja tak nie za bardzo umiem. Tak, bo to troszeczkę trzeba się sprężyć, żeby tam taki dowcip nagrać nawet te 15 sekund. To nie jest tak po prostu, że każdemu się podoba. I dzisiaj się komuś podoba, on wciska i załóżmy, no takim dowcipie masz 5 subskrypcji, załóżmy. Nieraz jest tylko, że jedna albo wcale. A następnego dnia wyskoczy kolejny dowcip i ktoś, komu to wyskoczy, i mi zabierze, powie, o, to on jakoś tak dziwnie to nagrywa i zabierają mi z powrotem. Potrafi być wieczorem na przykład 480, a rano jest 460. Tak to wygląda, tak to wygląda. Moi drodzy, jeszcze raz pozdrawiam i jak wspominałem, dla wszystkich, którzy nie mogą, nagrałem ten filmik wczorajszy odnośnie grzybów.
dla wszystkich, którzy nie mogą tak za daleko chodzić, między innymi dla Tomiego 76, dlatego dzisiaj postanowiłem, no, tak w sumie zrobię. Polecę ten jego kanał, żeby go tam troszeczkę rozruszać. Ja wiem, że on tam nie może wychodzić, to tamto, ale to mi i tak musi nagrywać, bo on chce nagrywać. Nie tylko live'y, te swoje takie poranne tam kawy, te takie spacerki. Życzę mu wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będzie tam po prostu cały czas te swoje filmiki wstawiał, ma dużą oglądalność. Stałych bywalców oczywiście, ale polecam. Innym właśnie takim osobom, żeby właśnie wchodziły na kanał, jeszcze raz powiem, Tomi76. I tyle, moi drodzy, ja już muszę kończyć, bo ja za pół godziny muszę wyjść. Pozdrawiam, do zobaczenia. Taka krótka obróbka grzybków. Polecam wszystkim i zapraszam do lasów, do zagajników. Hej, cześć.